Witam Was, kochani. Bóg jest dobry i to cały czas. Chciałbym dzisiaj z Wami się podzielić moim doświadczeniem przyjęcia Ducha Świętego i powiedzieć o tym, czym jest chrzest w Duchu Świętym, bo pewnie jak wiecie, ci, którzy czytają Pismo Święte, Słowo Boże, cały Nowy Testament zmierza do tego, aby wierzący w Chrystusa, ten, który poznał Go, osobiście przyjął chrzest w Duchu Świętym. Czyli żeby była ta pełnia. Spotkanie Chrystusa Zmartwychwstałego i doświadczenie niedzieli zesłania Ducha Świętego. Ja powiem, że nie wiedziałem, kiedy byłem ochrzczony. Pewien franciszkanin zapytał mnie, czy wiesz, kiedy byłeś ochrzczony? Ja sprawdziłem to, spytałem mamy. 18 sierpnia i to uznałem za mój taki najważniejszy dzień, kiedy narodziłem się w jakiś sposób dla Królestwa Bożego. I to jest ważny dzień, który świętuję. Nie imieniny, nie urodziny, ale właśnie mój chrzest, kiedy rodzice przynieśli mnie z wiarą do kościoła, to był mój pierwszy kontakt z Duchem Świętym. I dzisiaj chciałbym z Wami się podzielić właśnie takimi dwoma faktami historycznymi w Kościele, które miały miejsce, kiedy Chrystus zmartwychwstał i tam jest mowa o Duchu Świętym i tam było 100% Ducha Świętego i niedziela zesłania Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica. Bo często jest takie zamieszanie, no nie wiemy, czy my mamy tego Ducha Świętego, czy nie. Więc chcę pokazać to, że jedno doświadczenie jest bardzo cenne, ale niepełne, a drugi jest, można powiedzieć, finałem. Czyli dwie niedziele najważniejsze dla nas chrześcijan. Niedziela Zmartwychwstania Chrystusa i niedziela zesłania Ducha Świętego. Zobacz, ja kiedy nawróciłem się, kiedy spotkałem, w zasadzie to był start, zawsze to podkreślam, kiedy rozpoczął się proces mojego nawracania dzięki dobroci Boga, kiedy poznałem osobiście Jezusa, przyśnił mi się, pamiętam to dokładnie, 6 sierpnia 1987 roku, kiedy jeszcze trenowałem wyczynowo sport, biegałem, przyśnił mi się Jezus w pewnym hotelu w nocy i widziałem Go tak, jak teraz mówię do Was, tak jak widzę kamerzystę, przez około 15-20 minut. Niestety nic nie powiedział, ale sama Jego obecność spowodowała, że moje życie się zmieniło. Od tego czasu zacząłem czytać z zapałem Słowo Boże. Żałowałem naprawdę za moje grzechy, za te głupoty, które robiłem w życiu do tej pory. I narodziłem się na nowo. To było doświadczenie też uczniów po zmartwychwstaniu. I chcę pokazać tą różnicę, że rodzę się na nowo, bracie, siostro, rodzisz się na nowo przez spotkanie Chrystusa Zmartwychwstałego. Otrzymujesz Ducha Świętego, tak jak On spotkał uczniów i mówi do nich, pokój wam. I tchnął na nich Ducha Świętego. Weźmijcie w darze Ducha Świętego. Tam było 100% Ducha Świętego. Ale mówi, to jest nie wszystko. Pozostańcie w Jerozolimie, bo jeszcze jest coś więcej. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. I jest niedziela zesłania Ducha Świętego. Przyjąć Ducha Świętego w całej pełni powinien każdy chrześcijanin, a wtedy jesteś kompletny. I zwróć uwagę, co się stało z życiem Piotra. Poznał Jezusa, spotkał Go, widział Jego śmierć, widział Jego mękę i potem zmartwychwstał Chrystus, przychodzi do Niego, a Piotr po paru dniach, kiedy usłyszał te słowa, weź mojego ducha, on chce wracać do łowienia ryb. Ale już po niedzieli zesłania Ducha Świętego Piotr zmienił się i nie chce wracać, on już ma odwagę. Chcę pokazać, że pomiędzy tymi dwiema niedzielami jest różnica. I często też w naszym życiu takim doświadczenia Boga, tak jak ja na przykład w 87 roku spotkałem Jezusa właśnie, zachwyciłem się Nim, ta cudowna relacja się nawiązała, to
od razu nie zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. To się stało podczas jednego spotkań, kilka miesięcy później. Doświadczyłem tego, że nagle mówię w jakimś dziwnym języku. I to był język uwielbienia Boga przez modlitwę językami. I zwróćcie uwagę, Nowy Testament właśnie pokazuje, jaka jest różnica i że to nie jest albo-albo, ale te dwa wydarzenia dla nas, katolików, wszystkich chrześcijan na całym świecie, są najważniejsze i kluczowe, żeby przyjąć Ducha Świętego. I zobaczcie, co się dzieje w niedzielę Zmartwychwstania. Jest Chrystus zmartwychwstały. W niedzielę zesłania Ducha Świętego jest Chrystus uwielbiony po wniebowstąpieniu. W niedzielę Zmartwychwstania jest Duch tchniony. Jezus tchnął. Można powiedzieć, bardzo podobna sytuacja jak w ogrodzie, kiedy Bóg stwarzał człowieka. O tym mówi druga księga Pisma Świętego Starego Testamentu, Księga Rodzaju. Nie, pierwsza, to jest Księga Rodzaju, kiedy Bóg ulepił człowieka i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I tutaj Jezus robi to samo, nas stwarzając na nowo. A po niedzieli, w niedzielę zesłanie Ducha Świętego jest Duch wylany na uczniów. I kolejna sprawa, tu mamy Chrystusa jako życie, a tutaj jako moc. I właśnie kiedy już Piotr doświadczył tej mocy, wszystko się zmieniło. Przed doświadczeniem, po zmartwychwstaniu, on chciał wracać do starego zajęcia. I Jerozolima o tym nic nie wiedziała. Może twoi znajomi się jeszcze nie wiedzieli o tym, że przyjąłeś dary Ducha Świętego, więc ja zachęcam do tego, żeby do końca dać się poprowadzić Duchowi Świętemu. I chcę powiedzieć też o tym, że kiedy przyjmujemy chrzest w Duchu Świętym, są trzy takie etapy. Pierwszy, tak jak doświadczyła tego Maryja i apostołowie, Piotr, to są filary naszego Kościoła i naszej wiary, i apostołowie, Duch Święty zstąpił, tak jakbyśmy weszli pod wodospad, na przykład Niagara. On zstępuje z góry i napełnia. I teraz drugi etap, napełnia nasze wnętrzności. To jest w ogóle niesamowite, że Duch Święty chce uczynić z naszego ciała swoje mieszkanie i stajemy się duchem, stajemy się świątynią Ducha Świętego. Napełnia nas, to jest drugi etap i możemy poprzestać na tym i nie będzie nic widać, nic się nie zmieni w twoim mieście, ale możesz zgodzić się na trzeci pieczętujący etap, kiedy poddasz swój język i to wypłynie z ciebie. To jest przelew. To tak jakbyś do czajnika nalewał od góry, zdjąwszy wieczko, wodę do takiego momentu, aż nastąpi przepełnienie i wypłynie to dzióbkiem. I tym dzióbkiem, tą stroną, kiedy zalewasz właśnie wodą z czajnika herbatę, jest właśnie ten moment przelewu. I o to jest walka. O to, żebyśmy my poddali swój język, ten niegodny, przed nawróceniem, przed przyjęciem Ducha Świętego, który jest tylko narzędziem zniszczenia, zarzewia niezgody, kiedy plotkujemy i tak dalej. Wiecie, co język potrafi zrobić? Duch Święty jest mądry, Duch Święty jest Bogiem i kiedy On przychodzi, chce wziąć tylko, opanować, zapanować, przejąć kontrolę nad moim i twoim językiem. I wtedy przestajemy przeklinać, zaczynamy błogosławić Boga, atmosfera się wokół nas zmienia. Oto jest walka, żeby po prostu poddać swój język. I zobaczcie, to się działo też z apostołami. To się działo z świętym Pawłem, to, kiedy Ananiasz przyszedł do niego pomodlić się i on nagle zrozumiał wiele rzeczy, uznał Jezusa jako Pana i zaczął głosić. Także poszedł od razu na przykład do Efezu i tam zaczął głosić ludziom, którzy w ogóle nie słyszeli o Duchu Świętym. Ale takie pierwsze, kluczowe, najważniejsze wydarzenie to miało miejsce, kiedy apostołowie zebrali się i modlili się razem wraz z Maryją i stąpił na nich Duch Święty. Był tam ogień, był wiatr, ale finałem było to, że zaczęli mówić innymi językami, wielbiąc Boga. I to jest niesamowite, że Pan Bóg jest tak hojny, że
każdy może mieć w tym udział. To jest tak proste, że często jest problemem w przyjęciu. Jeśli ktoś coś przeintelektualizuje i powie, to jest zbyt proste, trywialne, no w tym może być problem. Jest taki piękny fragment mówiący o Duchu Świętym, kiedy Jezus w 7 rozdziale Ewangelii Świętego Jana mówi w najbardziej uroczystym dniu świąt, mówi, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, a z jego wnętrza popłyną strumienie wody żywej. Wierzysz w Jezusa, przyjmujesz Ducha Świętego i następuje zmiana. Zwróć uwagę, jakie są 3 etapy tego. Znowu 3 etapy. Trzeba być spragnionym. Jeśli nie jesteś spragniony, to możesz tego nie zrozumieć, bo najlepiej jakbyś nie pił dzień wody, to wtedy można powiedzieć, że wiem, co jest pragnieniem. Drugi etap to jest przyjść do Jezusa. Ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie, wierząc we mnie, Jezus mówi. Drugi etap, przychodzę do Jezusa i pić. Pić Ducha Świętego. Ja nic nie robiłem na spotkaniu modlitewnym w 87 roku w Gdańsku u Franciszkanów, gdzie się spotkała grupa studentów i po prostu stałem i modliłem się w zachwycie. Zachwycony byłem tym, że Boża obecność jest pośród nas. I dotknęło mnie to, poddałem swój język i chwaliłem Boga. I naprawdę, kiedy przez te lata to jakby przysychało, zaniedbywałem modlitwę językami, która jest wspaniała, która też jest egzorcyzmem, naprawdę demon się boi tego, to zauważyłem, że też gdzieś jakby zatrzymuję się, czy nawet się troszkę usteczniam. Ale kiedy jednak postanowiłem trwać w tym, żeby po prostu rozwijać dar Ducha Świętego, żeby nawet śpiewać, szczególnie kiedy jadę sobie samochodem, mogę właśnie w ten sposób się modlić. I to robię. Zachęcam też innych, bo to naprawdę jest dla każdego. Wszystko, co bowiem z Boga zrodzone, zwycięża świat. I właśnie tym zwycięstwem jest nasza wiara w Jezusa Chrystusa i w Jego słowa, w Jego obietnice, że otrzymamy Ducha Świętego. Także ja Ciebie, bracie i siostro, zachęcam do tego, żebyś wykorzystał to, co spoczywa na Tobie. I żebyś się nie bał właśnie posługiwać się tym takim może troszkę darem, z którego się ktoś naigrywa, który też jest jakimś kluczem do innych darów, do innych posług. I proszę, nie wierz te słowa, że to jest taki jakiś najmniejszy dar, który jest jakimś takim sprawą poboczną. Święty Paweł mówi, pragnijcie darów duchowych. Pragnijcie. Jeszcze raz mówię, gdybyś szykował się do operacji, lekarz by ci zabronił spożywać płynów, aby cię podłączył pod kroplówkę taką skromną i byś miał pragnienie, to wtedy byś mógł zrozumieć, co to jest pragnienie. Dlatego pragnijcie darów duchowych. I właśnie tym darem zaniedbanym, bardzo zaniedbanym jest dar mówienia językami, który jest cudownym lekarstwem, kiedy nie potrafisz się modlić. Zobacz, co święty Paweł mówi w liście do Rzymian 8:26. Kiedy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, my się zawsze chcemy modlić tak, jak nam się trzeba, prawda? Tak, jak my myślimy z naszego intelektu, ale kiedy nie umiesz się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przychodzi nam z pomocą w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. To tak jak małe dziecko kilkumiesięczne, ono mówi agugu i mama wie, kiedy jest mu zimno, bo to jest inna rozmowa. To jest rozmowa. To dziecko komunikuje się ze swoją mamą. A Bóg dla nas jest i ojcem, i matką. Kiedy jest zimno dziecku, mama rozróżnia to. Kiedy potrzebuje jeść, kiedy ma potrzebę fizjologiczną, mama rozumie to dziecko. Tak samo my możemy z ufnością stawać przed Bogiem, modląc się właśnie w duchu, bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Duch się w nas aż przelewa. Właśnie zstępuje z góry, tak jak na apostołów i Maryję, napełnia nasze wnętrzności, bo to jest siedziba Ducha Świętego, nie nasza głowa, to oczywiście obrazowo mówię, ale nasze wnętrzności, serce, duch, dusza i ciało. To jest dopiero człowiek. I święty Paweł nieprzypadkowo w takiej kolejności wymienia właśnie składowe, że tak powiem, człowieka.
duch, dusza, z którą jest związany intelekt, uczucia, wola i duch, dusza i ciało mieszka w ciele. Także mam nadzieję, że Ciebie przekonałem do tego, żeby właśnie skorzystać ze spotkania z Jezusem zmartwychwstałym, dającym życie, ale jako też tym, który udziela mocy i spełnia obietnicę dania Ducha Świętego. I naprawdę Boża pieczęć na Tobie spoczywa. Pamiętaj o tym, bo święty Paweł mówi o tym wyraźnie w liście do Efezjan. Chcę go zacytować. W nim także wy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię o waszym zbawieniu. W nim uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym obietnicy, Duchem, który jest poręczycielem naszego dziedzictwa, odkupienia tych, których on nabył, aby był uwielbiony Jego majestat. Zobaczcie, aby był uwielbiony Jego majestat. Modlitwa uwielbienia i chwały jest najdoskonalszą modlitwą. Wystarczy, że raz Bogu powiesz, a Bóg wysłuchuje swoich dzieci, bo jeśli prosisz Boga o dobrą rzecz, Bóg jako wierny da Ci tylko dobrą rzecz. Więc wielbimy, tak jak w hymnie chwała na wysokości Bogu. Tam jest pewna instrukcja, tak to odkryłem, do tego, jak się modlić. Wcześniej raz poprosiłem i zaczynam tak. Uwielbiać. Chwalimy Cię, wielbimy Cię, błogosławimy Cię, dziękujemy Ci, Panie. I to jest właśnie, do tego mnie uzdalnia Duch Święty. I pieczęć, jeszcze może powiem o pewnym obrazie, czym jest pieczęć Ducha Świętego, żebyś wiedział, że już nie należysz do samego siebie. Bo kiedy zostaliśmy ochrzczeni, zostaliśmy opieczętowani. Właśnie zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego, który został nam obiecany i dany. I zobacz, kiedyś wysyłano korespondencję wyraźnie oznaczając pieczęcią, żeby wiadomo było, do kogo należy, żeby ona była na zewnątrz widoczna. Tak samo my jesteśmy opieczętowani. To ma być widać i słychać. Tak jak było widać po apostołach, którzy zachowywali się, jakby byli pijani. I właśnie my jesteśmy opieczętowani Duchem Świętym. I ma to być też widoczne dla innych. Żebyśmy nie ukrywali tego, co zostało w nas złożone. I chciałem jeszcze dopowiedzieć o tych takich dziwnych zachowaniach, które powoduje Duch Święty. Kiedy spotykasz się z mocą Bożą właśnie, to nie dziw się. Ktoś opowiada, że tam był, że to nie są spoczynki, że to jest udawanie, że tam jakieś... To, że to tylko są omdlenia, znalazłem co najmniej 10 przykładów w Piśmie Świętym, kiedy kluczowe postacie Starego i Nowego Testamentu padały na twarz przed Bogiem i nie były z tego powodu zakłopotane. A Pan Bóg też nie. Ponieważ w Bożej obecności nie możesz ustać. Abraham, kiedy Bóg z nim zawierał przymierze, padł na ziemię. Jozue, kiedy spotkał Boga żyjącego, padł na ziemię. Kiedy Aaron i jego synowie pełnili służbę w świątyni, nie mogli ustać, jak jest napisane w tłumaczeniu Jakuba Wójka. Nie mogli ustać. 120 kapłanów, to jest akurat w drugiej księdze Kronik opisane, deło w trąby i oni padli. Nie mogli w takiej rzeczywistości. Także dużo jest takich miejsc, kiedy my musimy przed Bogiem właśnie paść, tak jak i wszelkie stworzenie pada w czwartym rozdziale, na przykład Apokalipsy, jest o tym mowa, że zdejmujemy swoje korony, nasze wieńce, padamy na twarz i oddajemy chwałę Bogu, właśnie będąc zanurzeni w Duchu Świętym. Wtedy nie mamy problemu z tym, żeby po prostu oddać chwałę Panu Bogu. Tak też było, to może tak już na zakończenie, w Wieczerniku. Chcę dodać Ci odwagi, że to wymaga, to przyjęcie Ducha Świętego wymaga pewnej dyspozycyjności, nastawienia. Bo na przykład mój kolega nie przyjął, mówi, że od lat się modli we wspólnocie charyzmatycznej, ale nie przyjął jeszcze daru Ducha Świętego, daru języków, bo wydaje mu się to takie śmieszne.
ale właśnie kiedy bardzo będziesz tylko intelektualnie do tego podchodził, no to może być jakaś bariera. A w Dziejach Apostolskich była mowa o tym, że oni się wszyscy znajdowali razem w jednym miejscu, ale dokładne tłumaczenie mówi o tym, że gdzie byli siedząc. To właśnie daje pewien komfort, jak ja teraz siedzę przed wami, że nie stoję, nie klęczę, ale mam ten pewien komfort jakby po prostu takiego rozluźnienia się i bycia po prostu i jest tutaj dobrze, więc po prostu też to jest taki pewien obraz nastawienia do tego, że Panie, czyń ze mną, co uważasz. Nawet jeśli będę wydobywał, czy Ty będziesz wydobywał, czy jeśli poddam swój język do Twojej dyspozycji i te słowa będą dziwne. Bo każdy język jest dziwny. Jeśli pierwszy raz słyszę jakiś język nieznany, czy to niemiecki, czy chiński, czy jeszcze inny, on zawsze się wydaje dziwny. Ale jest potem kolejny dar, można tłumaczyć języki. Także zachęcam Ciebie, bracie, do tego, żebyś wziął wszystko. I niedziela zmartwychwstania, kiedy jest Chrystus jako życie, i niedziela zesłania Ducha Świętego, która pozwala Ci dać świadectwo z mocą. Nie będziesz się bał, bo Bóg jest z Tobą. Chwała Panu, Bóg jest dobry i to cały czas. Także dziękuję Wam za cierpliwość. Chciałem się z Wami podzielić tym, co dla mnie jest no, radością i no, też taką odwagą do tego, żeby no, trwać przy Panu, żeby się nie poddawać. Słowo Boże, sobie zaznaczam różne fragmenty, nie nudzi mi się nigdy. Gdybym zaufał jakimś prądom filozoficznym sprzed 30 lat, ponad kiedy się nawróciłem, były inne, dzisiaj są inne, jakieś różne podejście. Wtedy mówili mojej żonie, żeby nie karmić dziecka piersią. Ona karmiła, bo wiedziała, że to jest dobre. Dzisiaj się mówi, że to jest dobre i tak dalej. Wiecie, można podać 100 przykładów, ale objawienie Boga, które jest w Słowie Bożym, ma moc. Weźmijcie Ducha Świętego. Chwała Panu, Bóg jest dobry.